Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w Live Strange Before the Storm, prawdopodobnie ostatnim odcinku, moi drodzy, odcinku bonusowym. Odcinku, który nazywa się Pożegnanie, który sugerowało, że warto by było, w sensie, że zacznij odcinek bonusowy, Pożegnanie, tak pisało, żeby pożegnać się z Arcadia Bay. Coś się kończy, coś zaczyna, moi drodzy. Co to jest? Tryb kolekcjonera. To sobie kliknę. Co to jest? Wybory podjęte w trybie nie będą brane pod uwagę podczas kontynuowania obecnej postępy zapisane. Co? Co to jest? A kliknę to, bo nie. Że mogę podjąć inne decyzje i zobaczyć, co się stanie. Previously, on Life is Strange before the storm. I felt like my dad's been lying about something for to. Dobra, to. Kurde, to nie wiem, jak zrobimy, bo ja też nie chcę przeciągać z tego odcinka. Chciałem zobaczyć, co to było. Mogę sobie to zrobić na w odcinku. Dobra, to zrobimy tak. Ja sobie zatrzymam i jak coś się będzie działo, albo. To wam powiem. Widzimy się zaraz, bo nie będę przez 5 minut oglądał czegoś tam. Teraz będę. Wróciłem, widzowie, to ja. Dobra, tryb kolekcjonera ogólnie to oznacza, że tryb DJ-a, aha, że tu możemy sobie posłuchać soundtracku. Słuchajcie, oznacza, że mogę jakby pozbierać sobie różne rzeczy i popatrzeć mogę pozmieniać jakby wybory, których dokonałem, porobić jakieś dodatkowe aktywności, jak na przykład tutaj widocznie nie zrobiłem tego, bo jest zero, tutaj chyba też nie. I zobaczyć, co by się stało, jakbym zrobił coś innego, tak mi się wydaje. Przynajmniej tak pisało na Wikipedii, jakiejś tej fanopedii, coś takiego. Moi drodzy, odcinek bonusowy, pożegnanie. Jak sam odcinek wskazuje, będziemy się, moi drodzy, żegnać z Arcadia Bay. Prawdopodobnie zaglądam tu po raz ostatni przez najbliższe 20 lat. Nie będę ukrywać, że jest to dość specjalne dla mnie, ze względu na to, jaki impact miała ta gra. No, to jest interesująca zabawka. Ready? I guess. But isn't your mom gonna freak? She's probably cooking with the radio on. She won't hear a thing. I bet she'll notice a hole in the floor. Trust in science, Max. Even when science means blowing shit up. W ogóle to poczekajcie, to sprawdzę, ile trwa odcinek. Zaraz będę. No dobrze, że sprawdziłem. Moi drodzy, to nie będzie ostatni odcinek z tej gry, jeszcze dwa odcinki. Odcinek pożegnanie jest dość długi, z tego co widziałem. Pewnie jakbyś raszował, no to... Ale... My tu nic nie raszujemy, nie w tej grze. Czyli teraz gramy Max. O. Ciekawostka. Też jak byłem mały, to ja akurat spalałem zabawki swoje. Jak było coś na przykład i tego, to po prostu podpalałem je i patrzyłem, jak płoną. Takie akcje się odjebywało. A czy to wszystko przypomina, jak się widzi gra od pieprzonego Square Enix?
Ale ty, kamera mi się gotuje, widzowie. Macie gorączkę. Spokojnie, już dobrze wszystko. Aha, czyli my wyjeżdżamy teraz. Ty, kamera jest naprawdę gorąca. No kurde, to było strasznie dawno temu, patrząc na to. W sensie, no dobra, nie wiem ile tu mamy lat, to nie wiem. Odcinek bonusowy Life is Strange Before the Storm. Pożegnanie, moi drodzy. To będą dwa odcinki bonusowe. Może nawet trzy. Zależy ile, w ile minut się streścimy. Wyrobimy. Żyj szybko, umieraj młodo. Oddy z hukiem. Podoba mi się to motto. Chloe's mom wanted us to go through this pile of old clothes and find stuff to donate. Instead, we played dress up for an hour. Chloe's had this hung up on her wall forever, but neither of us can figure out what happened to the last panel. I hope Dr. Chloenstein's okay. Chloe Stein? Dr. Chloe Stein? Niebezpieczne przygody Super Maxi doktora Chloe Steina. Od kiedy używamy silników rakietowych, statystyki w walce z przestępczością poszły w górę. Jasne, siła lotu ułatwia bardzo wiele spraw. Doktorze Chloe Stein. Chloe Stein. Lew. Czy ja? Nie no, też kiedyś robiłem w sumie komiks. Chloe's always preferred imaginary animals to real ones. Well, besides Bongo, of course. O kurwa, przecież my tu mamy z 10 lat, co jest? To tak można, tak? Czy ja rozumiem, że... Ja byłem nałogowym palaczem, jak my, nie, z 13 lat, ale... This was our first unsupervised. Czy narkotyki w wieku 10? It was so much fun. We were supposed to see another show next month, but how sick was that show? The sickest. I've been working on my moves for the next one. Check it out. How about you? Any new moves? Yeah, totally. I've been working on my air guitar. Damn, Caulfield. Save something for when it counts. Walking Man. Ja umiem. All right. Back to the junk lines. To jest... Wiecie, jak ktoś nie umie tańczyć, to Walking Man stoicie w miejscu. Wiecie, to jest ten taniec. Stoicie w miejscu, na pewno kojarzycie i robicie... Tak nogami ruszacie, jakbyście chodzili w miejscu. Piękny jest ten taniec. O, też widziałem chyba. Chloe and I haven't played this game in forever. And I'm pretty sure it's missing pieces. Śmieci. Upsis. What are you doing? Adding this to the pile. No freaking way. Just because I beat your ass every time we play doesn't make it trash. That's BS. The last time we played, I wiped the floor with you. To są w ogóle te same głosy? At such a young age. Guess we'll have to play again soon and find out. No dobra. O kurde. Widzowie. Let this box of trash be a sacrifice to you, O almighty Chloe Bear. No tak, bo my teraz gramy Max. No mi się będzie ciężko przestawić, bo ja mówię, o, to ja ze starym, a potem mówię, a nie. Mój stary nie żyje, w grze komputerowej. Musimy mieć jasność.
W sensie, wiecie, co ona powiedziała, nie słuchamy. As usual, Chloe's grades are better than mine. I still kick her butt in PE, though. O kurde. Ale Chloe ma ocenki. Ja pierchluper, ale to masz 10 lat. To nie wiem, czy też tak macie. Jak byliście młodzi, to nie da się mieć złych ocen, będąc młodym. To jest niemożliwe. Zawsze masz dobre oceny. Też pamiętam, no. Też było zaznaczone, jak... Ile rosłem. Pamiętam, jak się... She's the one who's always starting things, pulling us into adventures. I can't imagine life without her. Maybe I haven't told her I'm leaving yet because I still can't believe it's real myself. Mm. Też miałem bardzo podobną historię, powiedzmy. Że miałem mojego. Znaczy, to ciężko określić, ale miałem takiego jednego zioma, z którym się przyjaźniłem zawsze i już nie pamiętam, jak byliśmy młodsi, czy aż tak często się spotykaliśmy. Natomiast no, był moim. No, takim bratem, no nie? Brother from another mother. No i też właśnie musiał wyjechać. Ale później wrócił. A później sobie jeździł. A teraz to już chuj wiedzie jest. Ale... No taka też podobna historia. Chciałem powiedzieć, że zajebiście się zawsze ekscytowałem na to, żeby jak pisałem ten... Chciałem być zawsze taki duży. A jak to będzie mieć wreszcie 20 lat? To dużo się nie zmieniło. Kilogramy nadal duże. Dick trochę urósł. No i trochę. Chociaż zawsze byłem silny, więc tu akurat też rosło proporcjonalnie. Nadal gram w komputer i nagrywam sobie rzeczy różne. A wtedy trochę się zmieniło. Wtedy pewnie jak byłem właśnie taki mały, to bardziej, powiedzmy miałem 10 lat, no to bardziej myślałem o tym, żeby zacząć nagrywać, a teraz nagrywam. To się zmieniło. This seems like a good candidate. Ale tak ogólnie to. Insane? That's my entire magic collection. Do you know how many weeks of allowance this cost? You haven't touched these since the fifth grade talent show. Maybe because my assistant turned out to be squeamish at the sight of fake blood. At least you didn't saw me in half. How are you planning to clean this place if you won't throw away anything? A magician never reveals her secrets. Put it back. To jest sam głos? Trochę brzmi jak ten sam, tylko nie może być ten sam. Chyba, że oni to są jakieś fajnie w programy zmienili. Ale brzmi naturalnie. Kurde, ale mam opowieści, bo teraz będzie mi się wszystko... A propos magii, to kiedyś były takie szachy Harry'ego Pottera i każdy z tych szachów, jeden pojedynczy szach kosztował 30 zł. Więc zrobiliśmy tak, że ja zbierałem jedną kolor szachów, mój kolega drugi, ale nie zebraliśmy ostatecznie, bo 20 razy 30 to... 2 razy 3 to jest 6, więc 6 stówek. To trochę dłużej jak na fakt, że masz, nie wiem, powiedzmy 10 lat. No nie? No, więc ostatecznie kupiliśmy jeden. I mieliśmy po jednym pionku. Dobra, teraz skupię się na rozgrywce, bo ja gadam. What's your dad's camera doing in here? Dad said I could bring it up here for you to use. He's tired of watching you drool all over yourself every time he uses it. His words. Your dad is the best. Sure. Równa się MC kwadrat. We need to keep him on his toes. You're off to a great start. To właściwie najpierw powinniśmy chyba zagrać to.
kinda cool. Potem powinniśmy zagrać tamto, Before the Storm. Najpierw ten odcinek, potem tamte odcinki z Before the Storm, a potem dopiero normalne live z tym, że tak in general. Wydaje mi się, że miałoby to większy impact, jeżeli... Najpierw jedynka. No jakbym mógł drugi raz przejść, to polecam wam... Prawdopodobnie jak to oglądacie już przeszliśmy w sumie całe Before the Start, to całe pierwsze za głupoty. Dobra. Drodzy rodzice, 2008. Dla rodziców Chloe Price. Drodzy państwo, gratuluję. Pańska córka Chloe Price została przyjęta do Akademii Blackwell na nowy rok szkolny 2008. Rozpoczynający się we wrześniu zaoferowaliśmy miejsca ledwo 100 uczniów spośród 1200 kandydatów. Pańska córka spełnia wszystkie kryteria decydując o przyjęciu, nieotwarte. Dobra. Nie będę tego czytać, nudy. Petri dishes for days. What about the students? Are they as stuck up as you thought they'd be? They're fine. Chloe, you're terrible at hiding your feelings. Is everything okay? I don't know, I like hanging out with normal people. Like you. Thanks. I guess. You know what I mean. I hate fake people. You're real. Thanks. That was awesome. Who else but Chloe could turn cleaning her room into a pyrotechnic? Ja też tak robiłem. Nie tylko Chloe. To choć raz nie spali w swojej zabawki, niech rzuci kamieniem. Ja się wkurzyłem, bo miałem za dużo książek z poprzedniego roku, więc zamiast je sprzedać, to wziąłem i wrzuciłem do pieca wszystkie. Ja się wkurwiłem. Ale to ja wybrałem jak leci. Nawet nie wiem, co to były za książki do końca, czy z poprzedniego, kurwa, z tego. Także myślę, że mamy wiele wspólnego. I doubt she plays with it anymore. You better not be thinking that I think you are. Chloe, I haven't seen you touch this guy in years. W ogóle nic, nie mam żadnych pamiątek z poprzednich lat. Żadnej zabawki, nic. My beloved childhood friend into the trash? I don't think that deserves an answer. Sorry, chum. That's better. Przez fakt, że w pewnym momencie z życia masz taki okres. Że mówisz, nie, ja już tego nie potrzebuję, jestem dorosły. A później mówisz, kurde, mogę zostawić. A zresztą, nie będę ukrywać. Ktoś lubił wchodzić do mojego pokoju i ruszać nie swoje rzeczy, po czym uznawać, że są mi w ogóle niepotrzebne. Ktoś. Nie wiem kto. Ale podejrzewam, że to była samica. Mieszkała ze mną w domu. W ogóle, co poczekajcie, którego roku się urodziłem? Kurde, molek. Czyli, jeżeli w 2010 mieliśmy lat 16, o ile dobrze pamiętam, to teraz mamy lat 14. Kurde, trochę dziecinnie wyglądamy jak na 14, ale z tego co wiem, to Max jest chyba młodszy od Chloe, tak mi się wydaje, więc mamy tu 13. Chyba tak, bo może się zgadzać. Nie wiem, czy tak macie, ale zawsze mi się wydawa na przykład wieku, nie wiem, 13 lat, że jestem totalnie dorosły kozakiem, a potem widzę siebie w wieku 13 lat i mówię, ale słodkie dziecko. We bought this as a gag years ago.
Nie wiem, czemu mam tak dużo rzeczy do opowiadania, bo jak widzę to, to już mam, to już mi się przypomina to, że nienawidzę ludzi, którzy biorą te gumy takie, które się tak, są takie tego. I gryzą je tak. A to jest łomiszczena. Łomiszczeny. To mi się kojarzyło zawsze z tego, z Eda i Ediego. You're right. Yes! The never-ending candy lives on. No Seda i Lediego, oni zawsze polowali na tym łamiszczeny, nie wiem, czy ktoś oglądał. To już stara bajka, więc pewnie jak to oglądasz ten gameplay, to prawdopodobnie nie. Zresztą ta gra pewnie trafia do raczej ludzi młodszych, więc... I've tried my best to clean this place. I should check in with Chloe now. Jaki ten? A łamiszczeny są najlepsze. Takie, które zmieniają smak i kolor, zajebiste są łamiszczeny. Kurde, aż mam taką ochotę sobie zjeść taką łamiszczenkę. Jeszcze jej wyciągniemy z tego? What are you doing? Your favorite hoodie. You must have thrown it in by mistake, right? No. It's fine. It's filled with holes and falling apart. True. That never stopped you from wearing it before. It's fine. Really. Półka na książki. Chloe's such a nerd. She hangs on to all her old textbooks and school supplies. Też mam jakieś kredki w sumie w szafie. Właściwie to, wiecie, pół mojej szafy jest zapierdolona rzeczami, które po prostu powinienem wziąć i je wyrzucić, bo i tak się nigdy nie przydadzą do niczego. Jakieś książki sprzed 15 lat. Pierwszej gimnazjum. Co to? Aha. Die young and go out with a bang. Dobra, powinniśmy się skupić na gameplayu, bo jak już fakt, że skończył się Life is Strange, otworzyło mi strasznie, kurczę, rozwiązało mi język i mam i mózg też w sumie. I mam ochotę opowiadać o milionie rzeczy. Shady Miss Abe. Nie wiem, czy też mi się i rysowali się zawsze na gazetach wąsy. Zawsze. Całe życie. Ha, Benis. Don't you think it's time to let the boys go? Not yet. Teraz mamy 13. Wyjątkowo, na pewno wyjątkowo mi się oburzy, jak miałem 13 lat z tego żartu, ale... Chloe keeps trying to get me to hop on her board. I'd rather take pictures. Dobra, to wszystko chyba. Czyli nic nie wyrzucamy ostatecznie. No dobra. That's it. I'm calling off the search. If you want more trash, you'll have to find it yourself. Well, it wasn't exactly the purge mom was hoping for, but at least we tried, right? Right. Jak to druga w nocy jest? The whole day ahead of us. What do two undersupervised friends with clean rooms and clean slates want to get into today? I guess now would be a good time to tell Chloe I'm leaving. Or I could let us enjoy the day first and tell her later. Później. The possibilities are endless. Nie ma co rasować. Anything in mind? Czy... Actually, you bet your ass I do.
Co ja bym pewnie walnął od buta, ale... Tak lepiej by było, ale... Znaczy lepiej, w sensie pewnie gorzej, bo byłby smutny dzień. Whatever it is, it looks like it came out of our pirate phase. Your powers of deduction are as strong as ever. This tape is from 5 years ago. It's a message from our past selves to our current selves. So we were 8 years old? That's crazy. Czy 95? Ready to find out. 95, rocznik. Avast, future wayfarer! Ye have uncovered the audio log of the most fearsome pirates in the bays of Arcadia! Captain Bluebeard and Longneck Silver! You were such dwarves. So, you're in search of buried treasure, are ye? Well, if it's treasure ye seek, do mine eyes spot too. Wenches! Jack, get away! We're in the middle of an important project! Oh, a project? Never mind then. I apologize. I mean it! Alright, alright. Supper's in 5. Wash your hands, you grubby pirate kids. So lame! As I was saying, if it's treasure you seek, you've come to the right place. But be forewarned, the journey will be treacherous and full of... treacherous. Nice. To find the treasure of Price Isle, you will need the map from the manuscripts of Captain Bluebeard. Only the map can lead ye to the treasure ye seek. Czyli będziemy szukać teraz skarbu, który zakopaliśmy 5 lat temu. Ty! Again, only those with pure hearts will be able to... Ja też tak robiłem. O ku... Co jest? Ale mi się myśl przypomniał, przepraszam, ale... Ja też tak kiedyś robiłem. I chyba w szkole nawet tak robiliśmy. I nigdy tego nie wykopałem. I w szkole chyba też tak robiliśmy, że... Mieliśmy taki projekt, chyba z geografii. Coś takiego, czy z biologii. Coś takiego. Albo może, może nie. Ale akcja. I... Jakbyś, to było bardzo dawno temu i braliśmy jakieś rzeczy i zakopaliśmy je gdzieś, żeby ktoś kiedyś je odkopał i je znalazł. Jak sobie odkopię, to znajdzie na przykład za 1000 lat pozostałość, bo... Ale już nie pamiętam. Bym musiał pogadać z kimś ze starej klasy, o co chodziło. I sam kiedyś też tak zrobiłem. Tak. Tylko nie pamiętam gdzie, kiedy i z kim. Kurde. No i pewnie nikt nie będzie za bardzo pamiętać. Kurde. I teraz to sobie wyobraziłem, że coś zakopałem. Pewnie coś głupiego, typu moje zdjęcie jakieś przypałowe. Miałem, nie wiem, no takie zdjęcie, więc... I ktoś sobie kiedyś odkopie? Kurde. Ja wiem, że 99% ma to w dupie. Osób. Ale... To mój kanał. Zabędę mówić. Super. Ja ci chrupę, że to mi się przypomniało. Ale... Kurde, trzeba tak w ogóle zrobić jeszcze raz kiedyś. Kupić taki metalowy ten i zakopać gdzieś pod drzewem. Gdzieś głęboko, na takiej żeby za 10 tysięcy lat ktoś zobaczył i... Takie najlepiej, wiecie, w nie, w jakby w niezardzewniałym... Kurde, ale fajnie. No, trzeba takiej zrobić. Fajne pozostałeś. Taki easter egg. Ktoś to takiej znajdzie i przeczyta list i będzie tam napisane, że... Powie, o! Tutaj napisane jest po staropolsku. Kurczę, nie wiadomo co będzie za 1000 lat, czy świat będzie istnieć. Jak nie będzie istnieć, to za 1000000. Jakaś inna rasa, na przykład zmutowane świnie.
Trochę chyba... trochę chyba za głęboko pojechałem. The gang. Pirackie zasady. Żadnego kompania, żadnych chłopców na pokładzie. Nie zdradzamy pirackich sekretów. Zawsze dzielimy łup. Zawsze zakopujemy skarb. Zawsze bronimy innych piratów. Złamanie choćby jednej z powyższych zasad skończy się spacerem na desce. Klasyka. Dziennik okrętowy. Kolejny dzień plądrowania i niszczenia na dalekich morzach. Komandor Shelley. Zaciekła przeciwniczka wszystkich piratów próbuje ponownie odebrać ten świeżo zakopany skarb. Zagroziła, że odbierze nam naszą mapę, jeśli tylko wpadnie w jej ręce. Z pewnością słyszała o naszym cennym skarbie i chce go nam teraz ukraść. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dokładnie dokończyć mapę i ukryć ją w bezpiecznym miejscu. Musimy sporządzić ją tak, by była czytelna tylko dla nas, to znaczy dla kapitan niebieskobrodej i długiej Max Silver. Bo nasi wrogowie dwoją się i troją tylko po to, by odebrać nam skarb. Niech żyje grabież i bogactwa, kapitan niebieskowłosa, długa Max Silver. This looks like a page was ripped out. I wonder if it's the map. Wygląda, jakby to była mapa. Hey, check this out. This page was ripped out. Do you think it's the map? If it is, there's no way I would have thrown it out. Maybe it's mixed in with the rest of the drawings. All right. Time to find this map. Ale mi się teraz rzeczy przypominają. No przecież byłem wielokrotnie nad morzem, w sensie bardzo dawno temu i byłem dość mały, ale pamiętam, że coś z butelką było robione. Powalony, bo takich rzeczy się nie pamięta, bo to nie są jakieś istotne rzeczy, a ponadto ma się z 6 lat, więc coś takiego, ale pamiętam, że... Kurde. Co do tego akurat pewny nie jestem, ale do tego, że coś zakopywaliśmy, to jestem przekonany na 100%. Zresztą kiedyś, kurwa, zakopałem okulary, więc... Miałem takie śmieszne małe okularki. A później nie nosiłem okularów z 10 lat. Where could that map be? Maybe it's mixed in with Chloe's old books? Dlaczego ja dzisiaj tak gadam o sobie strasznie? This angle is perfect. No się poprzypominała tych rzeczy. Jakie rzeczy? Poluzuj do zdjęcia z Chloe. Pozuj do zdjęcia z Chloe. Zrób zdjęcie Chloe. Nie, to jest wspólne foto. Subject and photographer. You really do it all, Max. I try. Nie, nie można. Chciałem poszukać dziennika, ale... Spójrz. I remember writing this. It's a story where you choose what happens. Widzowie, ja pamiętam, taki zeszyt był i tam się robiło zadania z tego zeszytu, a potem się zapisywało na tym zeszycie, że się zrobiło takie rzeczy. Ja nie chcę już grać w tą grę. Co jest grane? Ile rzeczy mi się przypomina? Ja tą książkę komuś dałem. Ja, pierchruper, jaki cringe. Ktoś ma tą książkę. Ja wiem, kto ma tą książkę. Tragedia, widzowie. Jesteście Max i Chloe, najlepsze przyjaciółki. Uczycie się w tej samej szkole, siedzicie sobie spokojnie w klasie, aż tu nagle pojawia się w oknie urocza wiewiórka. Jest taka słodziaśna. Czy chcecie ją pogłaskać? Pogłaszcie wiewiórkę strona 8, nie głaszcie wiewiórkę strona 3. Strona 2. Jesteście bardzo głupie. A poczekaj, mogę pogłaskać wiewiórę? Mogę. Zaczekajcie, stop. Don't pet the... Nie głaszczemy? O kurde, to jest cała historia. Dobra, widzowie, wy sobie ją zróbcie, a ja wam pokażę to. Okej? Okay? No nie będę tego wszystkiego czytał. Tu macie, pyk. Tu. Możecie sobie zrobić, jak chcecie. Tu. Hehehehe
Dobra. Yes. Take that, Rat King. Dobra. Nie będę tego robić, bo po prostu jest za długo. Ja dzisiaj pieprzę tyle rzeczy, że... W ogóle ta koszulka kojarzy mi się z tym memem, co wyjdę i coś tam zrobię. Nagle jest ta pięść, co wbija to z powrotem i... Nie wiem, czy wam też. Nie wiem, czy to jest jakiś mem. W sumie nigdy się jakoś w tego nie wczytywałem, o co chodzi z tym memem, ale widziałem go kiedyś. Rysunek tuż tu patrzyliśmy, czy nie? I wonder if the map is mixed in with her school supplies from that year. Imię. Świetna praca, Chloe. Jak zawsze, ale błagam cię, staraj się skupić na lekcji i nie rysuj z Maxine tyle obrazków. Wow. Wiedza o społeczeństwie. Historia USA. Wojna secesyjna wybuchła na skutek odłączenia się Unii Południowych Stanów. Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, wygłosił mowę w Gettysburgu i niedługo potem wydał dekret zwany Proklamacją Emancypacji. Ludzie walczący o wolność niewolników byli nazywani abolicjonistami. Harriet Tubman współpracowała z organizacją zwaną Kolekcją Podziemną, aby pomóc niewolnikom w ucieczce. W 1864 roku kongres uchwalił 13. poprawkę do konstytucji, kończąc tym samym erę niewolnictwa. Okej. Czyli to była dobra podpowiedź. Jest tu pewnie będzie. I think this was the first class Chloe and I had together. Not sure I learned much about the stars and stripes. Będzie? Czy przeczucie mówi mi dobrze? Bingo. Jest przeczucie posiadane, wysokie. You need the telescope and the amulet, which was hidden inside a dark cavern, aka the attic. Ugh, why did we do that to ourselves? Because we were 8 years old and the attic was the scariest place we could think of. Widzowie, przypomniało mi się, jak robiłem zagadki i chowałem coś i zakopałem to pod drzewem. Pamiętam, którym drzewem. I to tam pewnie jeszcze jest. Co się dzisiaj dzieje? You think it's still there? Should be. As long as the clean police haven't gotten to it first. Okay, and once we have the amulet and the telescope, we use them to reveal the treasure. Ale powalona akcja. Wszystko. I to są takie. I'll go to the garage to dig up my old telescope. You go find that amulet. We'll meet out back at the pirate ship. Ale to jest pojebane, bo najpierw mi się przypomina, że wiecie, że coś zakopałem, potem, że ja coś zakopałem. W sensie, że zakopaliśmy coś. Że zakopaliśmy coś w szkole, potem przypomina, że sam coś zakopałem, potem mi się przypomniało, że robiłem zagadkę, dlatego coś zakopałem. Tylko po co? I no jest... Life is Strange jest niesamowite, no. Dlatego kocham tą grę, bo ona... Co wy gadacie, że my tam wejdziemy wreszcie? Powiem wam szczerze, że dlatego lubię tą grę Life is Strange, bo ona za każdym razem pozwala mi przemyślać pewnego rodzaju sprawy i to jest rozwalone teraz, jak bardzo teraz mi się no, przypomniały rzeczy. Dobra, byliśmy tu sporo razy, ale rozumiem, że możemy sobie chodzić i badać nadal. No właśnie, babcia. Ale babcia chyba, rozumiem, posiadana nie jest. Szafa.
to another world. Ja już nie opowiadam nic. Ja już nic nie mówię. I don't think I could ever handle a real life murder investigation. The two whales makes the best Belgian waffles. No other diner can even come close. Ciary na całym ciele, normalnie. Aż się wzruszyłem. No, spakowałem się. O nie! O, dobra, idź. Chloe's parents are so cute. Wait. Poczekaj. To jest ten rudy, a to jest... Okej, okay, wyglądają młodo, a to jest słynny skok, w sensie most samobójców. Ogólnie. Widziałem cały dokument o tym. Nie pamiętam jak tego. Jak Logan Paul znalazł ciało i postanowił sobie poskakać koło niego i nagrać. A potem zrobił też o tym moście właśnie. Nieważne. Przeczytaj ostrzeżenia zdrowotne z tyłu opakowania. Komputer. Kurde, 2008 rok to jest. Też się kompa nie mają. Znaczy... No nie, no nie mają. Państwo Price, na początku chciałbym powiedzieć, że jestem niezwykle rad, że Chloe jest uczennicą naszej szkoły. Jej stypendium nie jest zagrożone, niemniej jednak wygląda na to, że Chloe ma drobne problemy z aklimatyzowaniem się w nowej wymagającym środowisku. Piszę do Państwa w celu ustalenia godziny spotkania, podczas którego omówimy zeszłotygodniowy incydent. Jestem zaniepokojony zachowaniem Chloe i chciałbym odbyć z Państwem rozmowę na temat kroków, jakie podejmiemy w tej sprawie i to możliwie jak najszybciej. Jestem pewien, że zależy Państwu na dobru Chloe, tak samo jak nam. Przeszłość potrzebuje doskonałości. Przyszłość potrzebuje doskonałości. Z poważaniem. Did Chloe get into a fight? She never gets in trouble. I'm glad her dad stood up for her. Nie tylko Chloe zachowała w tej sytuacji nagannie. Zachowała się w tej sytuacji nagannie. Co więcej, uważam, że Marissa Rogers była tyranem, a nie ofiarą. Może gdybyś wysłuchał wyjaśnień obu stron przed obwinianiem jednej strony, twoja szkoła byłaby dla uczniów mniej wymagającym miejscem. Skup się na swojej szkole, córkę zostaw mnie. William Price. Uuu, szef. Szef? No... A to jest jeszcze, a tego nie ma. From Ray Wills. Meeting this week. Hello, Mr. and Mr. Price. A voicemail? I wonder if it's still there. Ja se wolę tu, bo jakieś to, nie wiem, mózg mi nie łapie. Do Joey Price. Subject. Wiadomość tekstowa dla ciebie, głosowa dla ciebie. Właśnie dlatego nie chciałem, by Chloe chodziła do Blackwell. Mnóstwo tam takich osób. Poradzimy sobie z tym, obiecuję. Też cię kocham. Aha, do Jace Price. Tylko od kogo? Nie. No tak, do. A teraz od. Mam do ciebie wiadomość głosową. Zapomniałem ci powiedzieć, że gdy byliśmy na miejscu, pani Rogers zostawiła wiadomość głosową na automatycznej sekretarce. Uważaj podczas jej odsłuchiwania, żeby Chloe nic nie słyszała. Musimy pomyśleć, jak to rozgryźć. Wiem, że według dyrektora stypendium nie jest zagrożone, ale i tak się martwię, kocham cię. Aha. Też tak zawsze myślałem, a potem dobrze, że nie miałem. Do Aaron Price od William Price. Dzięki za mojkę dziś. Hej Aaron,
Używałem dziś twojej miki ciśnieniowej po raz pierwszy i pomyślałem, że podziękuję ci za jej wypożyczenie. Działa jak złoto, nasz dom nie jest jak z bajki, ale na pewno wygląda teraz niebo lepiej. Jeśli wpadniesz na kolejny weekend i pomożesz mi z remontem, będzie na ciebie czekać zimne piwko, zadzwoń do mnie. Mam nadzieję, że w pracy wszystko ok. Przekażcie pozdrowienia, William. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Oh, so cool. Od Portland do Phoenix, Arizona. Kasa ekonomiczna. Gdzie jest Arizona? Arizona. Kurwa, w sumie też nie wiem, gdzie jest Portland. To co ja się zastanawiam, gdzie jest Arizona. How can that be so cool and so dorky at the same time? 2002. A to William. William Price. A więc zbić. Okej. It's awesome that Chloe's mom wants to teach kids. She'd be really good at it. Program Kolegium Pedagogicznego Edukacji Wczesnoszkolnej w Arcadia Bay. Wykonaj pierwszy krok, bądź pierwszym krokiem. Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy krok w nauce trwającej całe życie, dostęp do zajęcia wieczorowe. Okej. To widziałem chyba, nie? A, bo nie? No nie, jednak nie widziałem. Okej, okay, szafa na ubrania, bababa, Narnia takowego. No, to wszystko widzieliśmy, idziemy dalej. Kup przygody, że... I slipped and broke this post a few years ago. But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. What a friend. I teraz mnie kumpla, co coś zniszczył, niech rzuci pierwszy monetą. Kamienie. Chloe's room has always been home base. It's hard to think this might be the last game we ever play here. I Mona tam też był pewnie ma kieszonkowe, bo nie dostał szlabana. I can't believe I won't be able to call Arcadia Bay home much longer. Ale tutaj takie małe, to się pewnie rozrosło miasteczko delikatnie. Ja bym strzelał. It seems like Chloe's dad always has a project around the house. Makeup is great for acting in Halloween costumes. Any other time, I just don't get it. The things inside this cabinet haven't changed very much over the years. A to fakt, akurat była ta... Znaczy, farba do włosów była. Chloe's mom bought me a toothbrush because I spend the night here so often. Well... I used to. Małe, słodkie. I guess Chloe never really grew out of wanting to be a pirate. Dobra. To są na górę. The entrance to the dark cavern is in there. Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious. Przez dwie gry chciałem tu wejść. Wreszcie nastał ten moment. Warto było czekać. Tak mi wkurza, jak jest. Jak coś się dzieje ciągle w domu i nie mogę otworzyć jednych drzwi, które są zamknięte, to mnie tak triggeruje. Ja rozumiem jeszcze, nie wiem, w GTA to jest logiczne, że nie wejdziesz do każdego domu, nie? Chociaż mogłoby być zrobione tak, że będą będzie jakiś pattern, który będzie losował, jak mają się ułożyć domu i kiedy na przykład wysadzasz drzwi, to masz wejść do każdego domu. To chyba nie jest aż takie trudne do zrobienia. A może jest, skoro nikt tego nie zrobił. A może nikomu się nie chce. Dobra, przesuwam to. To było fajne, jakbyś... To bardzo realistyczne, jakbyś mógł wejść do każdego domu. W jakiejś grze, nie? Który byłby po prostu najzwyczajniej w świecie losowany, ale... Dzięki temu byłby taki... Byłaby taka, wiecie, że... Imersja, że... Można.
Na pewno kiedyś zrobię taki, może nawet jest taka gra. Kto wie? Pewnie jest, są jakieś niskobudżetowe gry i ktoś padł na ten pomysł, natomiast... Czekam na grę AAA, która tak zrobi, nie? To będzie na pewno... przełomowa gra. To wiem, może w ogóle Arcade Bay istnieje naprawdę. Też wątpię, no ale... Not bad for an improvised stepladder, but it's still not tall enough. Nadal nie jest wysoka? Okej. Okay. Czekaj, w Life is Strange. Teraz gram w Life is Strange. W... 2-2. Od Naughty Dog. Pamiętam, tu był chyba kruk, coś takiego. A nie, to może nie tu. Jeszcze raz spojrzeć. The Last of Us. Na przykład dzieje się z tego co, czy w kilku miejscach się dzieje, ale z tego co wiem to główny taki tem jest Seattle właśnie? Tam gdzie się wyprowadza Max z Seattle, więc ludzie, są różne zdjęcia, gdzie ludzie porównują jak wygląda faktycznie, więc na przykład znajdowali ich dom, nie, albo kamienice, gdzie musieli strzelać, fajne, nie? Małe, takie spoko. Dobra, słuchajcie, ostatnia aktywność, ja muszę spadać, bo no nie wytrzymam, muszę iść do toalety. Safe? 3, 2, 1. Jutro, godzina 16, ostatni odcinek z gry Life is Strange na 99%. Na 100% jest, na 99%. Będzie to ostatni odcinek, moi drodzy. Przypominam, łapkę w górę, w komentarzach, subskrypcji, o tym, żeby wpaść na Instagrama, link macie oczywiście w opisie. Życzę wam miłego dnia. Oraz miej nocy. Ale mi się dzisiaj rzeczy przypomniały. Boże święty. Powalone gówno. Ale to jest właśnie to, co robi Life is Strange. Daje ci... szansę, żebyś mógł pomyśleć. Daje ci... natchnienie, byś mógł zacząć myśleć. Miłego dnia. Oraz miej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.